poprzednim odcinku. Da się. Możesz przejść. Będziesz zdany wyłącznie na siebie. Cóż, to mi nie pierwszyzna. Damy w kolonii. Witajcie kochani na kanale God's Minion. Kontynuujemy przygodę z Gotika. Idziemy do Gorna. Porozmawiajmy z nim. Zobaczmy, co ciekawego się tutaj dowiemy. Zapraszam do oglądania. Cześć, żółtodziobie. Jak widzisz, kolonia to bardzo małe miejsce. Cały czas wpada się na tych samych ludzi. Cześć, żółtodziobie. Dobra. Szukam magicznego kamienia ogniskującego. Szukam magicznego kamienia ogniskującego. Powinien być gdzieś w okolicy. Przedmiot, którego szukasz, może znajdować się na terenie starego klasztoru za tym kanionem. No dobra. Co tutaj robisz? Co tu robisz? O, podążam śladem pewnej prastarej legendy. Legendy? Tak. Milton, mój kumpel ze starego obozu, powiedział mi, że kiedyś ten teren zamieszkiwali mnisi. Oczywiście to było na długo przed powstaniem bariery. Ponoć czczono tutaj bóstwo, które pozwalało mnichom przybierać postać zwierząt. Założę się, że są tu jeszcze jakieś skarby, pozostałe po dawnych czasach. No to sprawdźmy to razem. Moglibyśmy wybrać się tam razem. Dobry pomysł. Cała okolica aż roi się od zębaczy. W pojedynkę nie powinny stwarzać kłopotu wytrawnemu myśliwemu, ale te bestie zwykle polują całymi stadami. A grupa zębaczy potrafi rozerwać na strzępy nawet bardzo doświadczonego wojownika. Zatem pójdziemy tam razem? Dobra, ale zanim przejdziemy po tym pniu, chciałbym przyjrzeć się uważniej temu kanionowi. Lubię wiedzieć, co mam za plecami. Chodź za mną. Odkryłem ścieżkę, która nas tam zaprowadzi. No to idźmy z nim. No idź, Gordon, idź. Dobra. No już tutaj porządki robiliśmy, Gornie, więc będziemy mieli z górki. Myślałem, że to się robi już w trzecim akcie, w trzecim rozdziale. A jednak byłem w błędzie. No widzisz, Gorn, przebiegliśmy, nic tu nie ma. To się nazywa szczęście. Najwyraźniej ta jaskinia była wykorzystywana jako składowisko. Możesz teraz prowadzić do klasztoru. Chciałem mieć pewność, że nie spotkają nas jakieś paskudne niespodzianki w drodze powrotnej. No i na to wygląda, że nie. Dobra. Mamy klucz. Gdzie jest ten klucz? Tu. Dobra, lecimy. Widzisz, Gord? No i oczywiście się zaklinował. Biegnie za nami. Trochę powoli. Jak to przystało na osiłka. No chodź tu, chodź tu, chodź tu. No właśnie, zmieńmy ten już. Ten medalion, znaczy ten pierścionek. Dobra. Mam nadzieję, że Gordon się nie zabije, przechodząc po tej kładce. No, świetnie. Świetnie, Gorn, świetnie.
idziesz, stary byku? Naprowadzić go na tą kładkę to też nie lada wyzwanie. O, on chyba sam teraz przejdzie. Tak. Czy jakby spadł, oni mu wgrali taką. Nie, chłopie, nie schodź z tego, no kurde. Dobra. Jest, przeszedł, świetnie. Elegancja Francja. Dobra. Mięso z chrząszcza. Gdzie ten Gorn? No chodź tu, chłopie. Idziesz? Cholerna brama. Ponoć nikomu jeszcze nie udało się jej otworzyć. No my będziemy pierwsi. Bestyjki po drugiej stronie są pewnie jedynymi istotami, którym udało się dostać do środka. Dobra, Gorn, to patrz. Przemiana w chrząszcza. Tylko nie wiem, czy pamiętam, jak się wyłączało to. Zostaniemy chrząszczem do końca życia. No właśnie. Ale no. Enterem. Zapiszmy grę. Może tutaj. No chodź tu. Widzę, że udało ci się otworzyć tę bramę. To zaklęcie, którego użyłeś, było całkiem sprytne. No, czerwony dywan, możemy nim rozłożyć dalej. Chodź tu. Gorn. Kurde. Dobra, udało nam się. Trochę się chowaliśmy jak młodszy brat, który nawywija ze starszym. Zjedzmy. Może na razie tam nie idźmy. Zobaczymy, co tutaj jest. O, ciekawe, czy dałoby się tam jakoś wejść. Ale się zbugował. Tam na razie nie idziemy. Bo znowu jest ich tumultum. Najpierw się uleczmy. Dobra. Gorn.
Dobra, mamy to. Leży. Zbierajmy. Będzie ciekawie, więc użyjmy bryły lodu. No i mamy po problemie. Leży. Jeszcze były drzwi. Wchodzimy do środka, zobaczymy co tu jest ciekawego. Bryłka, wytrych, przemiana w ścierwo, jada. Esencja uzdrowienia, kamień ze starego klasztoru, ciekawe. Zajrzymy, zobaczymy co to jest. No jest, chyba to. A więc znalazłeś swój magiczny artefakt. Tak. Muszę zanieść ten kamień ogniskujący do magów wody. Pójdę kawałek z tobą. Dobra. Zobaczmy, co my tutaj, jakiś napój znaleźliśmy. Więc mamy to. Idźmy z Gornem dalej. Idziesz, Gorn? Chodź. Panie Gornie, chodź pan. On wygląda jak taki górnik. Faenso. Lecimy dalej. O, co my tu mamy? O, jasna cholera! A co to za monstrum? O, skąd się tu wzięło coś takiego? To mi wygląda na jednego z tych niezniszczalnych troli, ale jest trochę mniejsze. Trudno. Jeśli chcemy się stąd wydostać, musimy go jakoś minąć. No, koniecznie. Nie było łatwo. Tak, ale w końcu się nam udało. To chyba był jakiś młody troll. Więc pewnie nie chciałbyś wpaść na jego rodziców, co? Raczej nie. Tutaj nasze drogi się rozchodzą. Chcę tu trochę zostać i rozejrzeć się po okolicy. Chcę tu ale na pewno jeszcze się spotkamy. Z tobą być. Do zobaczenia, przyjacielu. Dobra. Zobaczmy, co tu jest. Czy coś tutaj jeszcze znajdziemy? Nima. Amba Fatima. Chciło i Nima. A dalej? Tu jest jakieś przejście? Nie. Ale jeszcze jedno miejsce jest ciekawe. Czekajcie, a może da się jednak wejść tu? Ten... Zajrzyjmy się tutaj dookoła, czy tam jest jakieś... O, tu nic nie zobaczymy, ale dobra, wchodzimy. Nie ma tu żadnej dziury w tym. Co?
spinacz zawodowy, bezimienny. Zobaczymy, czy to się uda zrobić. Naprawdę? W ogóle ten ktoś, kto to zaprojektował, to powinien wylecieć. Czekajcie. Nie wiem, czy to będzie działało. Nie mamy many? No i teraz. No i to jest to. Bo to jest, wiecie jak to jest zrobione? To jest tak zrobione. Beznadziejnie. No, popchnij tą kolumnę. Dostwo. No dobra, może jak się kiedyś nauczymy atletyki, to tam wejdziemy. Nie wiem, dlaczego to nie działa. To zawsze... Tam obalało tą kolumnę, ale zawsze w drugą stronę. Że ma za mało siły, może o to chodzi. Chociaż nie. Wiecie co? Ale spróbujemy to przeskoczyć. Z rozpędu może nam się uda. No nie, nie udało się. I niestety zgon. Dobra. Zawsze to przeskakiwałem atletyką, a teraz nie daliśmy w atletykę. Opsa. A mamy dwa kamieni. Coś jeszcze można z nim pogadać? Już chyba nie. No właśnie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Jak się teraz zastanawiam, do którego kamienia mamy najbliżej. O jacie, co ja zrobiłem? Przepraszam was najmocniej, zamyśliłem się. Spadliśmy. O nie. No, naprawdę, ale wtopa. Ale wstyd. Dobra, udało się. To było zabawne. Teraz pytanie, czy idziemy tam, gdzie Milton poszedł,
Nie Milton, no tak, Milton czy Lares. No tutaj jeszcze coś żyje. Zabierzmy mięso. Ojejku, ile tu się potworów okazało. Kretoszczur, krwiopijca. Dobra, skaczemy do tej wody. Ciężko jest pod prąd płynąć. Bo nie tędy było, tylko tamtędy. A nie, tędy. Chyba. Jak się to wchodziło? Tu chyba. Tak, tu, tędy. Dobra. Znowu tamto. Tekstury. Więc idziemy. Jaszczurki mamy. Pytanie nam idzie. No i po problemie. No coś nas goni? Jeszcze jeden? O kurde, nie widziałem jaszczurka. Jaszczurka z podziemi. A kuku nam zrobiła. Nie widać. Byśmy tu nie zginęli. Dobra, zawracamy, bo to trochę niebezpiecznie. Lecimy dalej. Tutaj w lewo pójdziemy w takim razie. A nie dało się. Bezimienny nie umie tak wysoko skakać. To jaki tu jest problem? Tu jest taki problem, że się ciemno robi. Trzeba użyć światła. A nie mamy. Patrzcie, mogą kupić. A jest. Ogar do nas idzie. O nie, nie, nasze expo spadło. Żyje, dobra. Ej, miałeś się zamrozić. Dobra, trzeba go pokonać w taki sposób. Wiecie co? Nie. Uciekamy. Jakiś Bóg nas powstrzymał. Błędy w Gothicu to jest po prostu. No, namierz go. Ojejku, udało się na farcie. Dobra, leży.
Uleczmy się. Tu mamy manę. Dobra, lecimy dalej. Tu ich będzie więcej z tego co pamiętam. Panią. Dobra. Mamy to. Kurde. Tu na razie nie idziemy. Coś Lestera nie widać. O kurde. O wow. O. Za dużo ich. Oni mnie dali. Oj, to nie było. To nie było bezpieczne. W ogóle musimy zdobyć jakąś lepszą broń, bo to jest jakieś nieporozumienie. Jak one szybko wracają na swoje miejsca. O kurde, no znowu. Ja pierdzielę. Słabo wyszło, co? Próbuję tym uderzeniem wiatru. Żegnam pana. Goni nas dalej. O, idzie do nas. Pięknie. Kotek do mnie przyszedł, kochani, na nagrywanie. Nasza najstarsza kotka. Nasz szok. Normalnie szok. Ona zawsze była taka wystyngowana. Ona nie lubiła wchodzić na wysokie powierzchnie. A tu proszę. Kotek do mnie przyszedł. Na biurko wskoczył. No, tu pewnie mamusia. No, mamy to. Trochę za bardzo się ich baliśmy, widzicie? Dość łatwo giną. Dobra, idziemy do Lestera. Pogadamy z nim. Mamy w ogóle broń kawą, która może nam pomóc w pewnej rzeczy. Na pewno wiecie, o co chodzi.
zapiszmy. Jeszcze jedną chcę coś sprawdzić. O, zobaczcie. Taki jestem silny i potężny. Jednak to nie jest tak mało siły, ile mamy. Dobra. Jeszcze raz. Pięknie. Widzieliście to? Pokonaliście kiedyś tak golema? Dobra. Pogadajmy z Lesterem. I będziemy kończyć ten odcinek, a w następnym odcinku po prostu zdobędziemy ten kamień. Hej, co tu robisz? Przybywam z polecenia magów wody. Szukam magicznych artefaktów, zwanych kamieniami ogniskującymi. Szukasz kamieni ogniskujących, tak? Odważny jesteś. Saturas i pozostali magowie z nowego obozu zamierzają wykorzystać ich moc, by wysadzić w powietrze barierę i zwrócić nam wolność. Jak zobaczę, to uwierzę. Tu się zgadzamy. Ale powiedz, czemu ty tu przyszedłeś? Zastanawiam się, czy warto zaryzykować wyprawę do Kurskiej Fortecy. Wiesz, jest tam pewien dokument, który chciałbym odzyskać, ale taka wyprawa może się okazać bardzo niebezpieczna. No właśnie, wszyscy tutaj jakieś niebezpieczne. Właśnie, to jest też ciekawe, nie? Jak mu się udało przejść, nie walczył z tym golemem. Jak ci się udało przejść przez tę żywą górę? Pobierałem nauki u najlepszych guru. Ich magia potrafi być bardzo przydatna. No, my lepiej sobie z tym poradziliśmy na gołe pięści. Ten dokument, którego szukasz, co to jest? Wiele lat temu władca tych ziem rezydował w Górskiej Fortecy, skąd kontrolował kopalnie i okoliczne tereny. Jak wszyscy możni, posiadał w swoich zbiorach dokument, który poświadczał jego prawo do tych ziem. Zamierzam odnaleźć to pismo. Przecież tak długo, jak będziemy uwięzieni wewnątrz bariery, ten dokument nie będzie warty złamanego grosza. Wiem, ale prędzej czy później magowie zdołają przerwać barierę. Wtedy ten kawałek papieru zapewni mi dostatnie życie na długie lata. Moglibyśmy wspólnie rozejrzeć się po fortecy. Niezły pomysł. Prowadź. Pójdę za tobą. No i mamy tutaj Lestera. I z Lesterem będziemy zwiedzać tamtą fortecę. Ale kochani, to już będzie w następnym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i sposób na golema mostowego. Dajcie też znać. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, no to wpiszcie po prostu gołe pięści w komentarzu. Będę wiedział wtedy, że oglądacie moje filmy do końca. Dziękuję wam serdecznie za to, że jesteście i za to, że mogę na was liczyć. Był z wami Godzminion. Hej, hej.